miasta, piątek, to Wielki Piątek. Nie przypominam, bo uprzedzałem, że sesja najprawdopodobniej nie odbędzie się dzisiejsza odbywa. Taki na to, że wojewoda dał nam nieprzekraczalny termin zamknięcia pakietu uchwał tak zwanych śmieciowych do końca marca. I to jest głównym powodem dzisiejszej sesji. Wystąpił do mnie pan prezydent o tą sesję przy okazji, być może to w dyskusji wyniknie. Pilną sprawą jest również sprawa miejskiego, przepraszam, młodzieżowy łabany na miejski, który macie Państwo w porządku sesji. Ja chciałem tylko informacyjnie przypomnieć, jak Państwo w szczególnym okresie pan prezydent wywiązał się ze swoich ustawowych obowiązków. Dostaliśmy informację o stanie mienia gminy miasta Częstochowy. Ci z Państwa, którzy nie byli, odbierzcie sobie spółek, bo to jest w formie listowej. Oraz z uwagi na to, że sprawozdanie za wykonanie budżetu miasta za rok 2012 ma 300 stron, zostało wysłane do Państwa w formie pisemnej. Być może niektórzy z nas, moim ośrodkiem, będą chcieli mailowej, w formie mailowej. Także być może niektórzy z nas na wielkie święta będą się chcieli z tym zapoznać. W uzgodnieniu z przewodniczącymi klubów powtórzymy składy sekretarzy i komisji uchwał. W związku z tym na sekretarzy dzisiejszej 35. nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, którą na podstawie listy obecności oficjalnie wybieram. Na sekretarzy powołuję radną Martą Sandierakę oraz radnego Krzysztofa Świerczyńskiego. I od razu chciałem zaproponować. Bardzo proszę. Że się zacznie od tego, że zmarł wielki aktor, często powiem, Andrzej Kiwic. I myślę, że powinniśmy to uszanować. Proponuję, ażeby oddać tą chwilę, minutę ciszy w związku z tym, że ten wielki aktor, częstochowianin, człowiek, którego było wszędzie pełno, no niestety zmarł, pogrzeb będzie po świętach, a był między innymi nagrodzony nagrodą prezydenta miasta Częstochowy. Proszę o pochwałę. Dziękuję. Również aktora Wińskiego całkiem nieźle znałem. Ciepły, emanujący pozytywną energią, człowiek i bitny aktor. To jest oczywiste. No ale wróćmy do porządku dzisiejszej sesji, ponieważ w dniu dzisiejszym odbył się konkurs na dyrektora pogotowia, który w sposób zdecydowany wygrał nasz kolega radny Jarosław Ankiewicz, który również o to, któremu już gratulowałem, gratuluję teraz i faktu, i stylu, jak mi to się stało. I ponieważ no, jest pilna potrzeba, żeby stanowisko objął jak najszybciej pan radny Tankiewicz, bo póki co pogotowie nasze działa w stanie tymczasowości, to jest docelowego dyrektora. Radny Tankiewicz złożył rezygnację z funkcji radnego w dniu dzisiejszym. W związku z tym chciałem zaproponować i przede wszystkim pana prezydenta, bo tak autorem dzisiejszej sesji jest pana prezydenta, przede wszystkim poprosić pana prezydenta o zgodę na głosowanie nad wprowadzeniem do porządku dzisiejszej sesji punktu w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Nie wiem, czy i to jest moja propozycja, prośba do pana prezydenta o zgodę na to. I wtedy, jeżeli nie ma, chyba że ktoś ma inną propozycję, przegłosowalibyśmy wprowadzenie tego do porządku sesji. Bardzo proszę pan przewodniczący. Po pierwsze, czy pan prezydent wyraża? W tej sytuacji, o której mówi pan przewodniczący, no, logicznym jest uwzględnienie tej prośby i zawnioskowanie o zmianę porządku obrad, a że jest to sesja nadzwyczajna, tylko ja właściwie mogę zawnioskować o taką zmianę. Dlaczego? Jeżeli tak, to wnioskuję do Szanownej Rady o zmianę porządku obrad i wprowadzenie dodatkowego punktu wygaszenie mandatu radnego do radnego Jarosława Ankiewicza.
Już teraz, panie przewodniczący, ponieważ Rada Dalkiewicz Poliewacz już złożył pisemną rezygnację i tak dzisiaj nie może głosować i chciałbym, żeby, no to już nie wiem jak pan radny, ale tak troszeczkę mniej smutno mu będzie, gdyby to się stało szybko. Także proponowałbym jako pierwszy bezpośrednio to po wyborze Komisji Uchwały i Wniosków. I w tym punkcie, żeby ten punkt się znalazł, chciałbym go wprowadzić. Bardzo proszę panu przewodniczącego. Ja tylko mam, panie przewodniczący, takie formalne pytanie, bo wiem, że każdy konkurs jest jakimś trybem odwoławczym kierowany i teraz czy może się okazać, że no powiedzmy sobie objęcie tego stanowiska będzie stuprocentowo na pewno, a może się okazać, że no, któryś z tych, którzy startowali w konkursie się odwołają, wtedy trybu powrotnego raczej nie ma. Ja oczywiście zagłosuję za, tylko chciałem się dowiedzieć, czy jest taki tryb później odwoławczy, jeżeli chodzi o pogotowie. Niewiele dyskusji, ale konkretnie. Proszę pan przewodniczący. Tak, no konkretnie stosujemy, stosowana jest tutaj moralność kolegów, dlatego że przypomnę, iż nie tak dawno temu wygaszanie mandatu radnego Tadeusza Grony trwało miesiącami, powołanie radnego Lecha Małagowskiego trwało miesiącami. A teraz w wielkim pośpiechu coś chcemy zrobić. I my oczywiście jako wspólnota dbamy o to, żeby były poprawne standardy demokratyczne w naszym mieście. Jeżeli ktoś złożył rezygnację, to my oczywiście zagłosujemy za wygaszeniem. Ale chcę przypomnieć, że w przypadku radnych wspólnoty no, działy się przedziwne rzeczy nie mające nic wspólnego z demokracją. Momencie, panie prezydencie, to ja też bym chciał rozwinąć wątek moralności Kalego. Miasta przekłada sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Podjęcie uchwały Rady Miasta powoduje opóźnienie objęcia mandatu przez kolejnego radnego i opóźnienie podjęcia rady przez nowego radnego potrzebnych mieszkańcom naszego miasta. Tego typu decyzje powinny być podejmowane bez zbędnej zwłoki, niezależnie od sytuacji politycznej w Radzie Miasta. Jest to uzasadnienie, pod którym się podpisuje. To jest uzasadnienie projektu Jochostwa radnego Głębockiego, dotyczy radnego Tadeusza Grona. No. Nie wiem, czy pan prezydent, czy pan być może w opinii, czy z wątpliwościami pana radnego Żywockiego, przepraszam, Kawłowskiego, co do ewentualnego ryzyka pana radnego Adamkiewicza, gdyby to taka jest, tak rozumiem, te wątpliwości, gdyby pan jednak nie został dyrektorem, wygaśnięcie oczywiście, wiemy o tym, jest nieodwracalne. Panie przewodniczący, zawsze w życiu, jak powiedziałem, a mówię B. W takim razie, no już nie będę tutaj w ten sposób, w jakiś sposób dyskutował. Złożyłem. Dziękuję. Krótka, konkretna odpowiedź. Czy mamy jeszcze wątpliwości? W tej chwili jest krótka dyskusja nad propozycją wprowadzenia uchwały na druku PR5 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Nie wiem, macie Państwo, bo to się myśli, czy jest, macie Państwo tutaj każdy swoje. Jeżeli nie, przechodzimy do, przejdźmy do głosowania. Kto jest za wprowadzeniem w punkcie nowym czwartym porządkowym dzisiejszej sesji, oczywiście z przenumerowaniem kolejnych projektu uchwały na druku PR5 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Proszę o uruchomienie systemu. Jest uruchomiony. Bardzo proszę. Jest? Nie ma. Uwag. Bardzo proszę, kto jest za wprowadzeniem tego punktu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Wszyscy odgłosowali. 25 głosów za, bez sprzeciwu, jeden wstrzymujący się. Przypominam, Rada Dąbkiewicz niestety już nie może głosować, ale wprowadziliśmy ten punkt. W związku z tym przejdźmy do powołania Komisji Uchwały i Wniosków i tak jak mówię, w uzgodnieniu z przewodniczącymi klubów proponuję te osoby, które na ostatniej zwyczajnej sesji tworzyły Komisję Uchwały, czyli radną Elżbietę Kunicką, radnego Ryszarda Majera i radnego Lecha Małagowskiego.
Czy pani radna wyraża zgodę? Pan radny również i pan radny również. Uruchamiamy system w takim razie. Jest, kto jest za powołaniem Komisji Uchwał i Wniosków w składzie przedstawionych? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Czekamy, jeszcze zagłosował. Kończymy głosowanie. Za 26, bez przeciwów, bez wstrzymujących się powołaliśmy Komisję Uchwał. No, proszę o zajęcia swoich miejsc i przechodzimy do kolejnego punktu, czyli stwierdzenie, wygaśnięcie mandatu radnego Janusza Adamkiewicza. Nie wiem, czy też są na ten głos jakieś peany. Ja chciałbym słowo wypowiedzi. Bardzo proszę, pierwszy pan przewodniczący, panie radny. Przewodniczący, panie Larzy Januszu, prawda? Nie znam pana. Szkoda, że pana na tej sali nie będzie, bo pan rada przyjmie pana rezygnację z wnioskiem pana wójta. Dziękuję za współpracę. Życzę panu wszystkiego dobrego. Jak najmniej pan nie tu. Odpowiedź pana radnego za jeszcze z tego Andrzeja Wiejskiego troszeczkę przeprosić również za fakt, że nie ma kwiatów dzisiaj dla pana radnego, ale bardzo nagle wszystko działo. Bardzo proszę pan radny Tanek, potem radny Maros. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Janusz Adamkiewicz jest niezwykłym radnym, bo trudno mówić o był. Janusz Adamkiewicz pełni wiele ważnych funkcji w tym mieście, włącznie z dyrektorem szpitala wojewódzkiego przez wiele lat. Szanowany doktor, przyjaciel, i chciałbym tutaj w imieniu mojej młodzieży, którą się zajmuję od wielu lat, serdecznie panu radnemu Adamkiewiczowi podziękować za wieloletnią pomoc jako lekarz klubowy. Jako lekarz naszej sekcji od wielu lat pan Janusz Adamkiewicz pomagał nam jako wolontariusz, opiekował się po stronie medycznej klubu. Jako radny doświadczony wiele razy pomagał nam tutaj podejmować trudne decyzje. Chciałem ci, Januszu, serdecznie za to wszystko w imieniu własnych i moich zawodników podziękować. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, potem teraz pan przewodniczący Małakowski, potem przewodniczący Krawczyk i Maciej. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowny kolego Januszu, ja też chciałbym ci serdecznie podziękować, bo nie ukrywam, że praca z tobą przez te 6 lat była dla mnie naprawdę wielką przyjemnością. Zawsze mogłem liczyć na pomoc, zawsze cechowała cię merytoryczność i myślę, że nie tylko Rada Miasta, ale myślę i mieszkańcy odczują twój brak. Na tej nowej zawodowej drodze życia chciałbym ci złożyć jak najlepsze życzenia, żeby równie skutecznie, merytorycznie, żebyś działał. Dziękuję jeszcze raz serdecznie. Dziękuję panu przewodniczący Krawczyk, potem przewodniczący. W imieniu klubu Radnych Platformy Obywatelskiej chciałbym bardzo serdecznie podziękować za dotychczasową pracę z panem radnym Adamkiewiczem. Chcielibyśmy podziękować za te 2 lata w Radzie, a ci, którzy są kolejną kadencję, teraz za wcześniejszą kadencję, życzymy również sukcesu na nowym stanowisku krajowym. Dziękujemy panu. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący Ryszard Majewski. Panie przewodniczący, panie prezydencie, drogi Januszu, tak sobie pozwolę powiedzieć. Ja pragnę podziękować za współpracę i przewodnictwo Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. To była praca bardzo wytężona, bardzo merytoryczna, bardzo aktywna. Posiedzenia pod twoim przewodnictwem były sprawne i bardzo dużo wnosiły do naszej działalności. Także tutaj w ramach Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej na pewno nam będzie się brakować, ale zapraszamy na posiedzenia nadal już w nowej roli. Dziękuję. Nowej, trudniejszej roli. Bardzo proszę pan radny Zachodni. Drogi kolego Januszu, chciałem serdecznie podziękować za to 6 lat współpracy w Komisji Zdrowia, za te rady, za tą pomoc, którą jako doświadczony radny przekazywałeś, myślę, wszystkim, którzy w tej komisji pracowali. Ja miałem jeszcze
ten zaszczyt współpracować z panem Januszem, z kolegą Januszem na linii pracy w Szpitalu Wojewódzkim na PCK i myślę, że to też był dobry czas naszej współpracy. A za co najbardziej serdecznie chciałem podziękować Januszowi, to za pełny 18 maj, 2 lata temu w szpitalu na PCK, gdy przyszła na świat moja córka. Za to serdecznie dziękuję Januszu. Ale nie pomaga. Ja bym w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości gratuluję wygrania konkursu, bo my tutaj jakby mamy czarny scenariusz. Nie wiem dlaczego, przecież to jest wielki zaszczyt wygranie konkursu pogotowi w Garku. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Ponieważ nie ma więcej zgłoszeń, no, to słowo troszeczkę też tak jak radny Sata, pan radny Tankiewicz żył i będzie pracował jak aktywnie. Także ta donacja jest sympatyczna i tak jakby odchodził gdzieś. Ale przejdźmy do smutnej powinności, którą musimy wykonać. Bardzo proszę o uruchomienie systemu. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za zatwierdzeniem i wygaśnięciem mandatu radnego? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za 21, brak sprzeciwu, 6 osób wstrzymało się. Nie wiem, czy to nazwę, czy gratulować panu radnemu Tankiewiczowi. W każdym razie bardzo proszę o zabranie głosu przez byłego radnego Tankiewicza. Szalenie miło jest mi naprawdę, szalenie miło, naprawdę ciepłe słowa. Rozumiem, że specjalnie się nikomu przez te 6 lat przynaleźliśmy specjalnie. Naprawdę dziękuję wam, bo naprawdę duże doświadczenie, że 6 lat pracy z nami na to skupowa i że wykorzystam to w pracy nawet nie lżejszej, a szczerze trudniejszej. Dlatego naprawdę dziękuję i to, co zauważył tutaj mój kolega Artur, myślę, że liczę na waszą współpracę, jeszcze bo rzeczywiście wydaje mi się, że tej strony to zrobiła, a jak wiem, że wszyscy jesteście organem tworzącym, naszej pomocy. Dziękuję bardzo jeszcze raz do wszystkich zdrowych osób się wyszło. Panu radnemu Tankiewiczowi za te 6 lat i również za deklarację dalszej współpracy, bo stanowisko jest i będzie bardzo trudne i ważne dla nas wszystkich, nie tylko mieszkańców często, ale również i radnych. Jeszcze raz powiem, przejdźmy, jeżeli można prosić, to może pan radny sentymentu zostanie. Przechodzimy do kolejnego punktu, czyli do druku PR1, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1613 roku w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Myślę, że wszyscy doskonale wiemy, o co chodzi. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze złożyć, czyli interwencja biorą, wezwanie na sprawę, jeżeli może na temat, to bardzo proszę, bo ja my przejdziemy do głosowania. Bardzo proszę, pan przewodniczący. Panie przewodniczący, dla mnie do końca nie jest w ogóle zrozumiałe, dlaczego my na podstawie Niemiec właściwej decyzji, bo tej decyzji jako takiej nie ma, że musi być zmiana tej uchwały, tylko są informacje, że RIO uważa,
ale nie stwierdziło jednoznacznie, nie mamy takiej formy pisemnej w Urzędzie Miasta, że tak naprawdę taka uchwała nie mogła być podjęta. Dokonujemy tej zmiany. Ja uważam, że z chwilą, kiedy rzeczywiście byśmy mieli oficjalną informację, to wtedy ewentualnie moglibyśmy podejmować zmianę. Na tym etapie nie do końca zgadzam się z tym, co mamy, ponieważ mamy tylko zastrzeżenia RIO, a nie mamy decyzji. Dziękuję bardzo. Jest zgłoszenie, no bardzo proszę, a to może pan też proszę pan przewodniczący Łepocki, potem pan prezydent. Zmiany do ustawy, na które zresztą czekaliśmy z naszymi uchwałami, żeby weszły w życie, dały możliwość wprowadzania różnych ulg. No w uzasadnieniu do projektu uchwały, który dzisiaj został przedstawiony, no nie wiemy, o jakie zarzuty ze strony RIO chodzi, no ale też nie mamy żadnej propozycji ze strony prezydenta, bo jeżeli chodzi tam o konkretnie o taką ulgę, to może porównywalną dałoby się skonstruować w taki sposób, żeby RIO zastrzeżeń nie miało. No to pytanie, dlaczego nie ma żadnej tutaj propozycji ze strony prezydenta, tylko jest bazowanie na niezakończonym jeszcze postępowaniu. To tak trochę wygląda, jakby prezydent czekał na to, żeby ktokolwiek, cokolwiek zakwestionował, żeby taką ulgę po prostu zlikwidować. Dziękuję bardzo. Proszę pan prezydent. Tak jak wielokrotnie Państwo Rada wspominała, a sami jesteście świadkami, bo uczestniczycie w tym procesie. Szalenie płynna, szalenie zmienna materia. Pan Radny Gawrański ma rację, mówiąc, że ta informacja ze strony RIO jest taka mało, powiedzmy, konkretna. Natomiast my mamy wiedzę na temat ustaleń kolegium, to nie. To jest po prostu, wiemy, jakie było ustalenie na kolegium i to, że myśmy czekali z decyzją do rozprawy, to tak naprawdę stracilibyśmy czas, tylko tyle. Mamy świadomość tego, że no niestety ta ulga miała charakter tak zwany podmiotowy, czego nie przyjmuje uchwała. Ona dotyczy konkretnych osób, a nie charakteru przedmiotowego i ona no, niestety byłaby wyrokiem. Natomiast czas nie jest naszym sprzymierzeńcem w tej sprawie. Po prostu ze względu na to, że jesteśmy już w dużym czasie, jeśli chodzi o funkcjonowanie tego systemu, po pierwsze lipca nieuchronnie się zbliża. Stąd taki troszkę awaryjny, ale jednocześnie szybki tryb, żeby można było realizować po prostu zapisy do zapisu ustawy i uchwała, przede wszystkim możliwość rozpoczęcia procedury przygotowanej na transport i zagospodarowanie na transport i odprowadzony. Dziękuję bardzo. Proszę, Radny Świerczyński. Ja też nie rozumiem tej kwestii czasu, dlaczego sobie trochę dlaczego czas działa na naszych niekorzyść. Nie rozumiem wobec tego, dlaczego czekaliśmy kilka miesięcy z podjęciem uchwały dotyczącej ustawy, ponieważ słyszeliśmy argumenty, że czekamy na możliwość prowadzenia wyborów, które ta nowelizacja ustawy. Tymczasem okazuje się, że można było tą uchwałę naszą przyjąć dużo wcześniej i nie byłoby tyle zamieszania dzisiaj, byśmy się nie musieli ustawić. Czy była uwaga na to ogólne pytanie? Jeżeli nie mamy zgłoszeń, przejdźmy do głosowania. Proszę o rozruch naszej spiczarki. Jest. Bardzo proszę, kto jest za podjęciem uchwały na druku BR1, czyli zmiana metody stopy uchwały. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 18 głosów za, przeciw 6, wstrzymujących się 3. Podjęliśmy uchwałę, czyli zmieniliśmy wcześniej przyjętą. I teraz przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty gospodarowania odpadami na roku PL35 z autopoprawką, którą Państwo też dostaliście wszyscy. I bardzo proszę jeszcze, pan prezydent, o wysokość.
z przykrością Państwa Rady informuję, że ta autopoprawka musiała się znaleźć między innymi ze względu na różnego rodzaju wątpliwości interpretacyjne, ale prosiłbym Państwa Radnych o rozszerzenie, o głosowanie jeszcze tej autopoprawki z jedną zmianą. Nie, nie musi być głosowana. A czemu uwzględnienie? Uwzględnienie. Na druku BR2 na dzisiejszej sesji w paragrafie 5 doszło po prostu do oczywistej omyłki pisarskiej. Mówimy w paragrafie 5 jest zapis, że uchyla się uchwałę numer 520/34/213, a powinno być 620/34/213. Przepraszam, no ale wchodzę po prostu. Bardzo proszę, czy mamy zgłoszenia? Bardzo proszę, w momencie Rady Szczuka, pół sekundy wcześniej Rady Zając i ja mam takie pytanie, ponieważ specyficzna sytuacja w tej chwili jest w spółdzielniach mieszkaniowych, bo mamy jadę czarny, gdzie część mieszkańców to są mieszkańcy posiadający odrębną własność lokali. Proszę powiedzieć, czy ci mieszkańcy, którzy w projekcie uchwały, to jest już właściciele nieruchomości, jak należy rozumieć słowo właściciele nieruchomości? Ponieważ spółdzielnie wszystkie miały obowiązek określony w ustawie najpierw z 2003, potem 2007, podział wszystkich zasobów na nieruchomości. Te nieruchomości to są nieruchomości wielobudynkowe bądź jednobudynkowe. Ja rozumiem, że właścicielami tych nieruchomości są dalej spółdzielnie mieszkaniowe. Wiele razy słyszałem, że mieszkańcy posiadający odrębną własność w blokach spółdzielczych będą składali tą deklarację odrębnie, czyli bezpośrednio do Urzędu Miasta. Ale w rozumieniu tego, co tutaj jest napisane, oni nie są właścicielami nieruchomości. Oni są właścicielami odrębnej własności, czyli mieszkania, a nie odrębnej nieruchomości. Proszę o wyjaśnienie, jak zdaniem urzędu mają się zachowywać i spółdzielnie, i ci właściciele tych odrębnych mieszkań, posiadających odrębne prawo własności. Bo jeszcze raz podkreślam, właścicielami nieruchomości jako całości są spółdzielnie. I jeżeli by była taka sytuacja, to ja rozumiem, że ci, te osoby składają, jeżeli w ogóle taki obowiązek, czy oni będą musieli składać odrębnie, czy my jako właściciel nieruchomości za nich składamy. No, mam dużo takich wątpliwości, proszę o wyjaśnienie tych spraw. Jeśli można, ale już teraz przymorze. To może by proponował jeszcze pan przewodniczący Zając, pani radna Kocik. Zgłoszenia. Panie przewodniczący, ja nie wolnym pytanie, ale kiedyś powiedziałem tak. Tak były prowadzone te projekty uchwały, były prowadzone niektóre projekty, państwo przegłosowywali większością między innymi sektorów. Ja tu chciałem panu przewodniczącemu jako osobie zaufania publicznego wręczyć zamkniętą poprawkę, która jest nazwa firmy, która wydała przetarg. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przypuszczam, że bez otwierania wiem, co tam będzie, ale życie zweryfikuję. Bardzo proszę, pani radna Kocik, potem pan przewodniczący. Ja mam takie pytanie techniczne. W projekcie uchwały jest napisane, że do deklaracji właściciel musi dołączyć kopię umowy. Jest sytuacja na przykład taka, że umowa zawarta z zakładem oczyszczania na przykład zaginęła bądź nie została odnowiona, właściciel dostaje tylko fakturę, rachunki. Co w takim przypadku? Dziękuję bardzo. I ostatni chętny do dyskusji. Czy pan przewodniczący?
Chciałem zapytać też w sprawie właśnie kopii dotychczasowych umów na odbiór odpadów komunalnych. Czy tu chodzi o umowy pomiędzy dwoma podmiotami prywatnymi? To nie jest naruszenie jednego z podstawowych praw obywatelskich, prawa do prywatności, skoro chcemy zajrzeć do czegoś, co po prostu jest no, domeną prywatną, bo tam podmiot publiczny do tej pory w tych umowach w ogóle nie uczestniczył. A teraz nakładamy obowiązek prawny, żeby pokazywać coś, co jest, co było do tej pory w domenie prywatnej. Bardzo proszę, pan radny Szpuka. Ja chciałem tutaj panu przewodniczącemu powiedzieć, że są z tymi ustawami, z tymi prywatnością nie do końca tak jest, jak się sobie wszyscy wyobrażają. Spółdzielnia mieszkaniowa jest prywatną firmą. Tak to jest zapisane w ustawie. Niezależnie od tego, ustawowy obowiązek ujawniania umów zawartych pomiędzy prywatną firmą, jaką jest spółdzielnia mieszkaniowa, a prywatnymi wykonawcami danego roku. Także tutaj nie, ja mówię, że z tą prywatnością to tak według tego, jak sobie ustawodawca wymyśli, to tak jest. Nie tak, jak nam się wydaje, że powinno być. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan prezydent. Znaczy, dziękuję serdecznie za wszystkie te pytania, które poświadczą o tym, jak wiele różnego rodzaju szczegółowych kwestii wymaga jeszcze wyjaśnienia, ale na chwilę obecną mogę odpowiedzieć tak. Przy czym zastrzegam się, że poddamy, oczywiście zanotowane są te pytania i będziemy analizować je głębiej, czy nie zachodzi podstawy jakiegoś innego stanowiska, ale w przypadku spółdzień mieszkaniowych, tam gdzie jest odrębna własność lokalu, na tą chwilę deklarację składa właściciel tego lokalu, czyli właściciel ten, który jest właścicielem lokalu mieszkalnego w zasobach. Nie ma rozstrzygnięcia, rozumiem jeszcze, bo tam jest kwestia ewentualnego udziału w gruncie, która została zniesiona współwłasność, czy ustanowiona współwłasność w gruncie, czy nie. Nie potrafię tak bardzo szczegółowo, myślę, że to też nie jest chyba miejsce, żebyśmy tak bardzo szczegółowo odpowiadali. Natomiast co do kopii umów, jeśli ona zaginęła, wydaje się, że na tą chwilę wystarczająco będzie oświadczenie, ewentualnie kopia faktury. Natomiast wypowiadając panu przewodniczącemu Gorbockiemu, to my sobie nie wymyślamy tego, że chcemy do tych umowy zakładać, to po prostu wynika z ustawy. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Gawroński, potem pan radny Szpuka. Panie prezydencie, ja mam takie pytanie, a co wtedy, kiedy takiej umowy nigdy nie było? Dlaczego? Ponieważ właściciel nieruchomości wynajmował podmiotom, na przykład firmom, które zawierały indywidualne umowy, a w tej chwili właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek zawarcia umowy w stosunku tych podmiotów gospodarczych, które funkcjonowały. Czyli właściwie on nigdy takiej umowy nie posiadał, bo cedował na firmy, niech sobie sami podpisują umowy i sami załatwiają sprawy dotyczące śmieci, mówię o nieruchomościach mieszkałych. Dziękuję. Pan radny Szpuka. Panie prezydencie, oczywiście, że zgadzam się z tym, co pan mówi na dzień dzisiejszy. No nie wiem, z czego to wynika, że właściciele odrębnej własności powinny składać. Ja po prostu wczytałem się tylko w projekt uchwały, dzięki, że wyraźnie jest właściciel nieruchomości. Oczywiście, że człowiek, który ma odrębną własność, jest współwłaścicielem w jakimś sensie, bo ma tam udziały. Ale teraz proszę mi jeszcze na jedno pytanie, które mam duże wątpliwości. W budynku, tak jak u nas są budynki, gdzie ma 400 mieszkań, 100 mieszkań i jest powiedzmy 30 właścicieli z odrębną własnością, oni złożą inne deklaracje niż my jako spółdzielnia. My nie będziemy mieli w ogóle tej świadomości, jakie oni złożyli. Jak to będzie, czy oni będą mieli osobne pojemniki? Jak to będzie w ogóle fizycznie? Ja tylko jeszcze raz, moje wątpliwości, może nie na tym etapie powinny być, ale były i są. To tylko świadczy o niepróźni, jeszcze raz powtarzam, ustawodawcy. Bo tak jak powiedziałem, odrębni właściciele złożą deklarację, spółdzielnia, czy obojętnie, czy spółdzielnia, czy inny zarządca, kompletnie nie będzie miał pojęcia o tym, jakie są te deklaracje. Jak to będzie robić, żeby chociaż
była taka sytuacja, że albo ci odrębni właściciele powinni składać poprzez spółdzielnię, a my dopiero do urzędu, czy kopię do nas, no nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia. Dziękuję bardzo. Tyle co na temat moich ogromnych wątpliwości. Bardzo proszę jeszcze radny Waszkiewicz, żeby znowu ewentualnie. Byłby bardzo proszę, gdyby było zawierze, że to zarządca nieruchomości, które są wyodrębnione współwłasności składu. Tak jak zapisu nie ma. Ale i to tu się okazuje, że mają odrębni właściciele bezpośrednio. No tak, tak, ale powinien to robić zarządca. Ale tak, tak logika z tego. Dziękuję bardzo. Proszę pan prezydent. Po raz kolejny mogę tylko jak mater, bo tutaj widzicie, jak to jest dziurawa, jak to jest dziurawa materia. Nie wiem, czasami w poszczególnych indywidualnych przypadkach, czy indywidualnych stanach faktycznych rodzi się różnego rodzaju wątpliwości. W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy taką akcję między innymi z udziałem właśnie CPK odpowiedzi telefonicznych na pytania mieszkańców. Jeszcze mi, że telefon nie wiem, co odróżnia słowa to następny. Więc na pewno będziemy przykładać dużą wagę do wyjaśnienia tego typu wątpliwości i raczej będziemy się starali w kierunku przyjmowania w takich różnych sprawach raczej takich miękkich rozwiązań i dosyć w kierunku oświadczeń, przyjmowania oświadczeń na weryfikacji dopiero w czasie późniejszym niż po to, żeby wymagać od ludzi, nie wiem, jakiejś dodatkowej niepotrzebnej biurokracji, sterowania czegoś, dokumentowania czegoś. Miejmy jednak elementarne zaufanie do mieszkańców i do tego, że ten system będzie dobrze funkcjonował. Dziękuję bardzo. Nie ma więcej zgłoszeń do dyskusji. Proszę o tamten głos. Ja bardzo proszę, abyście ponieważ jest taki wątpliwości, bo ja się zastanawiam od jakiegoś czasu, jakie instrumenty ma miasto, jakich środków użyje, jeżeli mieszkaniec nie złoży w ogóle deklaracji. Czy to znaczy, że nie zapłaci mu żadnego śmieciowego? Dziękuję. Czy pan jest prezydent? Na to jest odpowiednia procedura, kwestia kontroli i procedury normalnej procedury administracyjnej, to właśnie zdanie decyzji. Dziękuję bardzo. Proszę o start systemu rozliczania głosów. Mamy, kto jest za podjęciem uchwały na druku BR2 z autopoprawką jedną pisemną i drugą zaproponowaną, czyli dwoma autopoprawkami, są deklaracje. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 20 głosów za, 1 z przeciwu, 6 wstrzymujących się. Zmieniliśmy deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie zajmowej edukacji młodzieżowego domu, do których często mówię. Dzisiaj po rozporządzeniu ze mną odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki, która pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. Uprzedzam przed dyskusją, że zgłosiły się dwie panie, w kolejności panna Anna Kościół reprezentująca Radę Pedagogiczną MTK oraz pani Dorota Kaczmarek, przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Solidarności. Ale tak jak zawsze, najpierw radni, potem panie. Bardzo proszę, pierwszy pan radny Biernat, potem radny Kaczmarek. Szanowni Państwo, Szanowni Panie Prezydencie, mam okazję, pozwoliłem sobie przygotować krótki filmik w ramach komentarza, który prosimy, żeby teraz odtworzyć w miarę możliwości dźwięki. Młodzieżowe Dom Kultury Domu Gospodarza Finałowej Galii Laureatów Konkursu Wokalnego Dwoja Młodzieżowe Dom Kultury aktywnie włącza się w organizację ślubowych ferii. Wiedzę o drugiej ofercie należy się warsztaty fotografii. Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza na karnawałowe lotnisko z dniu rocznicy, a wraz z niej działalność finału. Młodzieżowy Dom Kultury w Częstochowie organizuje rocznie wiele konkursów skierowanych do utalentowanych młodych ludzi. Wychodząc naprzeciw ich zainteresowaniom, szuka talentów w różnych dziedzinach. Młodzieżowy Dom Kultury był miejscem spotkania laureatów konkursów przedmiotowych. Ten dzień był świętem szkoły i uczniów. Młodzieżowy Dom Kultury był miejscem finałowym, jak Młodzieżowy Dom Kultury w Częstochowie stał się dziś skarbnicą talentów. Wszystko za sprawą drugiego festiwalu artystycznego dzieci i młodzieży województwa. Prawie półtora tysiąca.
tysiąca uczestników zaprezentuje się podczas kolejnej edycji Festiwalu Artystycznego Dzieci i Młodzieży Szkodnej Województwa Śląskiego. Gospodarzem imprezy jest Młodzieżowy Dom Kultury. Szanowni Państwo, no, mam pismo i w ogóle bardzo mądrze, dojrzale napisane, ale mogłabym powiedzieć parę słów od serca, bo to jest bardziej cenne niż takie poukładane, wystudiowane przepisy. Ja również jestem mieszkańcem Częstochowy, mieszkańcem Rakowa. Nie uczestniczyłem co prawda w kółkach artystycznych, które w Młodzieżowym Domu Kultury funkcjonowały i funkcjonują. Ale często byłem, jak jeszcze była tutaj sala kinowa, na filmach oraz na basenie. I bardzo miło wspominam ten czas, kiedy miałem na to czas, żeby uczestniczyć w tym życiu sportowym i kulturalnym, który był organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury. Pani dyrektor, na pani ręce dla wszystkich pracowników składam przede wszystkim serdeczne gratulacje jubileuszu. Bardzo serdeczne podziękowania za to, co robicie, bo to jest bardzo ważne dla mieszkańców Krakowa, ale całej Częstochowy. Liczę, że energii wam nie zabraknie, pomysłów również i że jeszcze wiele pokoleń Częstochowian będzie mogło mówić. Z Młodzieżowym Domem Kultury na Rakowie wiążą się wspaniałe lata mojej młodości. Było to wspominam i cieszę się, że mogłem z tym domem kultury mieć wiele, wiele wspólnego. Pani dyrektor, Pani Macieju, wszystkiego najlepszego na kolejne 60-lecia. Nam wszystkim, no to może, żebyśmy się jeszcze spotkali na kolejnych jubileuszach, przynajmniej tych okrągłych 60-lecia, bo następny może już będzie stycznia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, zostawiam bez komentarza do oceny. No nie wiem, czy przypuszczam, że pan prezydent nawet jeszcze bez względu na to, co będzie, że Szmrotuna tak będzie chodził na filmy i na taserę, bez względu na schemat organizacyjny, również z powodów prozdrowotnych, które będą. Ale co, bardzo proszę pan przewodniczący Kraczyk i przewodniczący Kroń. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, w związku z zmianami, które do tych krajów samorządowych są, może nie do Młodzieżowy Dom Kultury, mam pytanie. Ten budynek, właściwie cały kompleks, został wyremontowany między innymi z udziałem środków europejskich, które pozyskaliśmy właśnie na ten cel. Zadanie zostało zakończone w 2009 roku, natomiast pod tym jest tak zwany okres oddziaływania 5-letni i było to zapisane jako obiekt oświatowy. Czy zmiana w tej chwili na obiekt kulturalny przed tym 5-letnim okresem oddziaływania inwestycji nie spowoduje, że będziemy musieli oddać środki europejskie, które pozyskaliśmy na ten cel? Myślę, że jest to istotna kwestia, czy nie spowoduje strat dla budżetu miasta i czy wiemy, aby na pewno co robimy, czy to jest wszystko przemyślane. Ja osobiście tutaj negatywnie się odnoszę do tych zmian, ale myślę, że tutaj będzie jeszcze okazja do dalszych dyskusji. Dziękuję. Dziękuję i po raz pierwszy jako przewodniczący i tak już formalnie Klubu Rady Platformy pan przewodniczący Wrona, któremu przy okazji serdecznie gratuluję. Proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie prezydencie, chciałem tutaj wyrazić swoją opinię, nie klubu, nasz klub w tej kwestii jest podzielony, mam odrębne zdania. Mnie osobiście ten pomysł pod nazwą Miejski Dom Kultury podoba się chociażby z tego względu, że
będzie to otwarcie dla seniorów i otwarcie placówki w weekendy oraz w okresie wakacyjnym, to do mnie przemawia. Na pewno istotnym faktem jest, tutaj mam troszeczkę zastrzeżenia, to co mówił radny Krawczyk, co do utraty subwencji z tego tytułu i poniesionych dotacji, prawda? Także no, to na pewno będę śledził, jak będzie nam się udawało pozyskiwanie tych środków zewnętrznych, jak to będzie wyglądało, ta pozycja w budżecie miasta. Wiadomo, że zależy to od nas, ale czy te zmiany będą no, bardzo istotne, to na pewno się o tym przekonamy niebawem. Ja mam jeszcze jedną uwagę dotyczącą statutu, co bym chciał ewentualnie też podpytać radców prawnych, bo rozdziale, jeżeli mogę to połączyć oczywiście. Próbowałem tu za zgodą Rady Wolnogórskiego, ale przy braku zgody pana przewodniczącego Głębockiego, żeby dyskusja była wspólna. Pan przewodniczący Głębocki nie chciał tego, także aczkolwiek no, wiele jest elementów wspólnych, także. Ale dwóch chciało, ale dwóch chciało. Tak, demokracja. No ale to już jeżeli to jest szczególny charakter nadzwyczajny, to być może, bo faktycznie wiele rzeczy się przenika. Moim zdaniem to bardzo proszę, ale tym niemniej być może nadejdzie moment, że pan przewodniczący powtórzy. Dobrze, proszę go dobrze. Dziękuję bardzo. W rozdziale 4 statutu w organach doradczych, paragraf 10, punkt 1 jest organem doradczym prezydenta jest Społeczna Rada Programowa. Kolejnym organ doradczy, o którym mowa w ustępie 1, powoływana jest przez dyrektora MDQ. No, to troszeczkę mi się koliduje, bo jednak no, to powinno być bardziej takim działem, kolegialnym działem doradczym, zależy powoływanie przez dyrektora, no troszeczkę tutaj no, nie jest spójne i chciałbym ewentualnie poprosić opinię też służb prawnych pana prezydenta czy samych panów prezydentów w tej kwestii. Bardziej to powinno wyglądać tak jak Rada Społeczna Szpitala, jednak pan dyrektor nie powinien no, formalnie powoływać tejże Rady Społecznej. Mam jeszcze jedną uwagę dotyczącą no, tego punktu i powołania tego Miejskiego Domu Kultury. Tak jak mówię, ja osobiście będę sprzyjał powołaniu tejże instytucji, ale na pewno zastrzegam, że będę przyglądał się właśnie, co będzie się działo z ośrodkiem kultury Kaltemarzej, bo no, nie chciałbym, że tworząc tą instytucję, moglibyśmy w jakimś stopniu zagrozić również tej instytucji, jaką jest Kaltemarzej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani radna Marta Sarbia. Panie prezydencie, ja natomiast nie neguję idei przekształcenia Młodzieżowego Domu Kultury w Miejski Dom Kultury. Natomiast nie podoba mi się tryb, w jakim to jest przeprowadzane. Znowu uchwała na temat likwidacji i utworzenia nowego Miejskiego Domu Kultury wpłynęła do nas bodajże w środę o godzinie 15, czyli mieliśmy tak naprawdę dzień na zapoznanie się z całą uchwałą i statutem. Nie odbyła się ten temat Komisja Edukacji, a Komisja Kultury, Sportu i Turystyki odbyła się dopiero 2 godziny temu. Także no jest to wszystko jakoś dziwnie szybko przepychane. Ten tryb no, budzi moje wątpliwości. Nie rozumiem, czemu musimy tę uchwałę już w tym momencie podejmować, skoro likwidacja ma nastąpić 31 grudnia 2013. Z tego, co mówił prezydent Koperski, no, już 2 miesiące powiadamiamy tak, zainteresowanych o likwidacji, natomiast potrzebujemy kolejnych 3 miesięcy. Natomiast no, w poprzednim roku, kiedy były likwidowane szkoły, wystarczył miesiąc na powiadomienie i nic się nie działo, a teraz stąd ten pośpiech i znowu brak komunikacji jakby z Radą Miasta w tej kwestii. Także taka mała uwaga. Dziękuję bardzo. Proszę pan przewodniczący Waszkiewicz. Panie prezydencie, Wysoka Rado, właśnie to pani Marta Salwierak uprzedziła mnie, powiedziała wszystko to, co ja miałem powiedzieć na komisji. Zresztą właśnie Komisja Kultury, gdzie próbowałem się dowiedzieć, dlaczego jest taki pośpiech. Ja rozumiem, dlaczego w trybie nagłym procedujemy nad projektem o likwidacji. Zamiar likwidacji. To było wyjaśnione, sprawa jest oczywista. I czym innym jest zamiar likwidacji, bo to jest to jakby danie
przyzwolenia na przekształcenie domu miejskiego, młodzieżowego domu kultury dom kultury i dla młodzieży i dla dorosłych. Natomiast nie rozumiem pośpiechu w sprawie powołania drugiej nowej jednostki kulturalnej. Zadałem pytanie, czysto teoretyczne, co będzie, jeśli Rada nie wyrazi zgodę na faktyczną likwidację? Teraz wyrażamy zgodę, przynajmniej ja dam zgodę na zamiar likwidacji. Natomiast co innego jest uchwała o zamiarze, co innego jest uchwała o faktycznej likwidacji. Co będzie, jeśli Rada nie wyrazi zgody na faktyczną likwidację, a dzisiaj wyrazimy zgodę na powołanie nowej jednostki kultury. Będziemy mieli dwie jednostki kultury pod tym samym adresem. Nie rozumiem tego i wydaje mi się, że jeśli chodzi o powołanie nowej, powinniśmy mieć więcej czasu. Prosiłbym o wyjaśnienie, jakie były konkretne przyczyny, dlaczego to jest tak na tym awaryjnym trybie to powołanie nowej jednostki. Dziękuję bardzo. Proszę pan przewodniczący Głębowski, potem Gabryński, potem przewodniczący Kraszczyk. No tak, panie przewodniczący, powinniśmy właśnie osobno dyskutować nad tymi dwoma projektami uchwał, dlatego że rzeczywiście my po prostu likwidujemy jednostkę edukacyjną, która w zakresie kultury działała głównie, ale to była jednostka edukacyjna. My chcemy powołać w to miejsce instytucje kultury. No i to będzie już nowy podmiot. Na temat MDK mówiliśmy bardzo dużo na jednej z poprzednich sesji. Te zasługi, które MDK ma w swojej historii, no są bardzo duże. Rozpętała się taka kampania dezawuowania Młodzieżowego Domu Kultury. A przecież wielokrotne patronaty na przykład ministerstwa, skąd się brały? Myślę, że ministerstwo nie każdej imprezie w Polsce daje swój patron. Chodzi. Ale tu jest bardzo wiele różnych elementów, takich, które pokazują, że ten Młodzieżowy Dom Kultury działał świetnie. Pomijam ostatni okres, bo to był kierownictwo. Tylko, że złe kierownictwo, panie prezydencie, to jest po prostu, to pan może zrobić bardzo wiele. Natomiast po co likwidować jednostkę, która ma taki dorobek i przekształcać ją, czy po prostu w to miejsce dawać już zupełnie inną jednostkę. Ja bardzo jestem ciekawy, czy ten nowy twór, który chcecie otworzyć, będzie tak skuteczny, lepszy będzie. No to wszystko, jeżeli będzie tak dobry jak wirtualny hotel, akwapark i tak dalej, no to może wtedy będzie rzeczywiście przekonany wszyscy o tym. Ale ja mam duże wątpliwości, panie prezydencie, jak to będzie wyglądała ta nowa jednostka, którą już pan tworzy, likwidując coś, co ma olbrzymi dorobek. No i jeszcze to jedno konkretne pytanie, które mnie nurtuje. Dlaczego my dobrowolnie chcemy zrezygnować z kawałka subwencji oświatowej? Jakby to nie były pieniądze, czy duże, czy małe, to każde pieniądze trzeba szanować. Nie powinniśmy tracić pieniędzy tylko dlatego, że mamy jakiś inny pomysł. A jeżeli chodzi o seniorów, to naprawdę kreowanie sztucznego problemu z jakimiś tytułami prasowymi, no nie chcę tutaj już się zagłębiać w tą kampanię, to jest kompletnie pomylenie racji, bo to jest kreowanie sztucznego problemu. W ramach MDK można było spokojnie seniorom oddać przestrzeń, choćby czasową w ramach tych budynków. Można było wiele zrobić, ale tutaj seniorzy jedynie zostali, że tak powiem, wykorzystani do tego, żeby załatwić po swojemu całą sprawę. Przypominam również za panem przewodniczącym Głębockim, że dokładna dyskusja się odbyła, może unikajmy powtarzania tego, co już czasami parokrotnie było
omawiany na tej sali, ale i szacunek dla czasów innych krajów zadaczących i takie pojęcia kultura osobista też istnieje niezależnie od prawa stanowionego. Bardzo proszę pan przewodniczący Gagoński i przewodniczący Grabczyk. Najpierw chciałem podziękować radnemu Biernatowi za prezentację Młodzieżowego Domu Kultury, a szczególnie tego jednego fragmentu 60-lecia. No powiem szczerze, gdybym był zaproszony, to pewnie bym w nim uczestniczył, ale jakoś nas pominęła dyrekcja poprzednia, w tym, żebyśmy mogli akurat uczestniczyć w tym 60-leciu. Dlatego chciałem podziękować radnemu Biernatowi w tym temacie. Z drugiej strony cały czas się dziwię, dlaczego do tej czasowej formule nie mogą być jednak ci seniorzy wprowadzeni w tryb funkcjonowania tego typu. Chciałbym o czytelne wyjaśnienie w tej sprawie. I drugie moje pytanie, które wiąże się jednocześnie z pytaniem tutaj Maćka, jak to wyglądałoby w formie takiej, czy my rzeczywiście nie możemy stworzyć dwóch instytucji kultury pod tym samym adresem? Dziękuję. Proszę pan przewodniczący Jacek Krawczyk. Dziękuję bardzo. Tak na wstępie, jak już pan Andrzej Głębocki mówił tutaj o wirtualnym modelu, to chciałbym przypomnieć tego, co pani Magda Łuczuka z wspólnoty głosową za wydzierżanie do tego terenu na firmy Inwestor. Tak więc wyjażdżam pana na zgodę. Ale dobrze, przechodząc w każdym razie do tematu MDQ, to zobaczmy jeszcze taką kwestię. Co w przypadku, jeżeli MDQ zostanie zlikwidowany, a kolejna uchwała nie zostanie podjęta? To co w tym momencie rozwiązujemy umowę o pracy z tymi wszystkimi pracownikami? No bo tak to wyglądało, bo nie ma nowej jednostki, która by mogła pracowników przejąć. Jak wygląda sytuacja w przypadku braku zgody na powołanie, a miejskiego domu kultury, a zgodzie na likwidację młodzieżowego? Bo różne rzeczy mogą się zdarzyć w głosowaniu, prawda? Dziękuję. Proszę pan radny Łukasz Kot. Dziękuję bardzo. Ja części właśnie rozumiem, szczególnie jak pana radnego Krawczyka, przepraszam bardzo, tak wprost, ale skoro głosujemy za czymś, żeby ktoś zamknąć, to chyba głosujemy tak, za czymś, żeby powstało, prawda? Bo mamy jakieś takie, no tak, ale to zielone światło tak naprawdę. I także prosiłbym jednak z tymi seniorami, panie przewodniczący Głębowski, uważać, bo to jest bardzo taka grupa, która jest mocno zintegrowana i oni rzeczywiście próbują nas, to robimy. Mam z nimi styczność co tydzień, albo parę razy w tygodniu. Prowadzą dla nich program społeczny razem z ministrem, więc oni czekają na to, aby umożliwić im wejście do innych budynków miejskich. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Świerczyński. Ja tak przypominając jeden z tytułów prasowych, komu śmierdzą seniorzy, chciałem zadać pytanie panu prezydentowi. Dlaczego mamy czekać do końca grudnia tego roku, aby udostępnić pomieszczenie Młodzieżowego Domu Kultury osobom starszym, seniorom? Co stoi w chwili obecnej na przeszkodzie, żeby osoby starsze korzystały z budynku Młodzieżowego Domu Kultury? Mamy przecież wiele stowarzyszeń, które prowadzą programy dla ludzi starszych, mamy inne instytucje kultury. I chciałem zapytać, czy pan prezydent dotychczas podjął już jakieś działania, aby te organizacje, te podmioty mogły swoją działalność prowadzić także na terenie Młodzieżowego Domu Kultury i przygotować swoją ofertę dla ludzi starszych? Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, przypominając, żeby się ograniczać do nowych wątków, a nie tych wielokrotnych, panią Annę Kościuch. A przepraszam panią Annę Kościół, bo jeszcze pan przewodniczący Majek pewnie nie zauważył. Bardzo proszę. No tak jak już ostatnio jestem niezauważany. Przepraszam. Ale to ja na prośbę kolejną to może właśnie pana przewodniczącego Nowakowskiego, żeby właśnie. Może jakaś postaram się to zmienić. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja tu chciałem zaapelować, ponieważ dorobek Młodzieżowego Domu Kultury jest rzeczywiście imponujący i tak tutaj pan przewodniczący Biernat pokazywał w tym filmiku, to rzeczywiście jest imponujący dorobek,
i chcę, żeby służby pana prezydenta i administracja tego, tej nowej placówki, która powstanie, jak gdyby korzystała i czerpała z tego czasowego dorobku. Bo zarówno kadra zgromadzona w MDK-u, jak i jakość realizowanych działań rzeczywiście jest na bardzo wysokim poziomie. Natomiast, drodzy Państwo, no, nie czarujmy się, nie pozostaniemy w takim jakimś świecie oparów, że sytuacja demograficzna Częstochowy się nie zmienia. Zmienia się i to radykalnie. I prezydent, i służby prezydenckie, no muszą, drodzy Państwo, szukać odpowiedzi, żeby tym zmianom jak gdyby odpowiadały i aspiracje i potrzeby wszystkich Częstochowian. Ja nie chcę tutaj eskalować, czy to młodzi ludzie, czy seniorzy, czy dorośli. Częstochowa, drodzy Państwo, w tej strukturze, jak się patrzymy na instytucje kultury, nie ma domu kultury jako takiego. Ma szereg instytucji kulturalnej, najlepiej by naczelnik Wydziału Kultury powiedział, ale jakby takiego typowego miejsca, który ma realizować politykę kulturalną, miasta nie ma. Może, panie prezydencie, i też warto o tym myśleć, bo jak się podejmuje jeden krok, to trzeba myśleć o kroku drugim, może warto rzeczywiście utworzyć Miejski Dom Kultury i na przykład przekazać mu znaczną część zadań Wydziału Kultury Urzędu Miasta. Bo, drodzy Państwo, miasto powinno zlecać i kontrolować realizację zadań. W momencie, kiedy miasto realizuje samo zadania przez urzędników, jak gdyby mija się z swoją podstawową funkcją, bo nie starcza mu czasu na strategię i na politykę. I warto w tym kierunku iść, żeby jakby zmniejszać obciążenie zadaniami Urzędu Miasta jako urzędu, a iść właśnie, jeżeli tworzymy Miejski Dom Kultury, to niech realizuje zadania kulturalne, niech tworzy imprezy, niech tworzy bogatą ofertę kulturalną dla wszystkich pokoleń Częstochowian. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Widzę, że pani Dorota Kaczmarek jest pierwsza, tak? Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Państwo Radni, troszeczkę zmieniło się z Panią tutaj Panią kolejność z racji tego, że Pan Przewodniczący prosił, żeby pewne kwestie nie powtarzać, więc w tej sytuacji zmieniłyśmy kolejność naszych wystąpień. W przypadku Młodzieżowego Domu Kultury to chyba, Szanowni Państwo, to trzech razy sztuka. To już mieliśmy uchwałę w styczniu, teraz mamy uchwałę w marcu. Kwestia tutaj tylko jest bardzo ważna, o której Państwa chcę poinformować, to taka, że żadna z tych uchwał nie była konsultowana ze związkami, czyli nie było konsultacji społecznej. Jest to o tyle ważne, że w 2011 roku pan wojewoda Śląski przesyłał do samorządów takie pismo, w którym informował, że właśnie dobrze by było, gdyby te konsultacje społeczne przeprowadzane były przed uchwałami intencyjnymi, a nie po. Na podobnym stanowisku stoi Najwyższy Sąd Administracyjny i chcę tutaj Państwu powiedzieć, że nie tak dawno został wydany wyrok w identycznej sprawie, gdzie Sąd Najwyższy uznał, że przeprowadzenie konsultacji po uchwale intencyjnej narusza, cytuję, ważny interes społeczny. I tutaj możecie być Państwo pewni, że w tej sytuacji będziemy występować do sądu o uchylenie tej uchwały. To jest jedna kwestia. I teraz jeszcze w sprawie powołania, proszę Państwa, nowej instytucji. No więc właśnie nie było konsultacji społecznych jeszcze w sprawie likwidacji jednej, a dzisiaj Państwo powołujecie drugą instytucję. I tutaj jeszcze z mojej strony kilka uwag na temat dokumentu, bo nie chciałabym już zabierać głosu drugi raz. Nie doczytałam się, proszę Państwa, w statucie i w informacji w tym uzasadnieniu dotyczącym powołania nowej instytucji, czy na przykład zajęcia dla młodzieży będą bezpłatne, bo na ten temat nic w tych dokumentach nie ma. Nie ma również nic na temat tego, czy bezpłatne zajęcia będą również prowadzone dla emerytów, o których tutaj tak toczy się bunt. Nie wiemy również, jeżeli
bardziej o dokument, nic na temat rodziców, jaka będzie rola rodziców, czy jakaś rola rodziców będzie powoływana, czy oni będą mieli tutaj jakąś rolę, czy też w ogóle nie zostaną pozbawieni jakiejkolwiek roli, chociaż proszę Państwa, może to szkoda, w sensie tego, że dotychczasowo działało to w ten sposób, że rola rodziców miała tutaj duży wpływ, jeżeli chodzi o kwestię finansowania wielu imprez, finansowania między innymi strojów, instrumentów i był to niepośredni wkład w funkcjonowanie tej instytucji. A tak a propos tych nieprzyjemnych artykułów, o których Państwo mówiliście, po sprawie właśnie tego nieszczęsnego artykułu wystąpiliśmy o sprostowanie i wywalczyliśmy to sprostowanie. Dziękuję bardzo. Proszę, Rada Pedagogiczna MDK, Pani Anna, proszę. Ja ostatnio na styczniowej radzie zwróciłam się do pana prezydenta z takim retorycznym zapytaniem, czy pan kontroluje te działania urzędu, czy one są planowane, konsekwentne. W zasadzie w tej chwili już nawet nie oczekuję odpowiedzi, bo wychodzi na to, że nie, jeżeli drugi raz się spotykamy w tej samej sprawie. I dzisiaj mam tylko jedną ogromną prośbę. Czy pan prezydent mógłby swoim autorytetem, pozycją, władzą, nawet być może naciskiem, wpłynąć na pana redaktora Gazety Wyborczej, aby przeprosił rodziców, a przede wszystkim wszystkie dzieci, które zostały nazwane martwymi duszami. To jest informacja, która wypłynęła z Urzędu Miasta z liczbą 170. My 20 lutego, nauczyciele, dowiedzieliśmy się, że jest taka lista 170 dzieci, do których rodziców nie dotarły powiadomienia o likwidacji i kolejno byliśmy wzywani do weryfikowania tych nazwisk. Ja miałam dwójkę takich dzieci, zweryfikowałam, są to dzieci, które od 3 lat uczęszczają na zajęcia. Nie było problemu z weryfikacją. Pomimo tego 22 dzieci zostały wykreślone z uczestników sprawy. Rodzice zwrócili się do kuratorium o wyjaśnienie tej sprawy. Kuratorium wyjaśniało, one dostały powiadomienia z kuratorium. Notabene na te same adresy, na które urząd wysyłał swoje powiadomienia i jakoś z kuratorium dotarło powiadomienie, a z urzędu nie. Nie wiem, może trzeba mieć pocztę. Ale najbardziej zrozumiałe, czy pan prezydent przeprosi, czy wpłynie na to, bo może ktoś z urzędu mógłby przeprosić dzieci. Te martwe dusze, panie naczelniku, może pan naczelnik? Prokurator może powinien się zająć. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są jeszcze zgłoszenia w dyskusji z pośród grona radnych? Nie ma, to proszę bardzo, panie prezydent. Szanowni Państwo, pozwolą Państwo, że nie będziemy się odnosić jak gdyby do dyskusji, która się odbywała na tamtej sesji, tylko do tych rzeczy, które faktycznie są nowe, a jest tutaj naprawdę kilka zasadnych pytań, może merytorycznie spróbujemy na nie odpowiedzieć. Pierwsze pytanie dotyczące dotacji, rozliczenia jej. Oczywiście jak najbardziej było to przedmiotem analizy naszych prawników, wszystkich specjalistów. Mamy odpowiedź, że nie ma absolutnie takiego zagrożenia, jeżeli tylko i wyłącznie są realizowane dalej zadania i są spełniane wskaźniki, absolutnie nie mamy się o co martwić, jest taka opinia, było to przedmiotem analizy, jak najbardziej no, trzeba się było nad tym zastanowić. Mamy radny Grona, rada powoływana. Jeżeli będzie taka potrzeba i Państwo radni będziecie widzieli, że takie ciało jakieś, nie wiem jak je nazwiemy, no, radą programową, społeczną, będziecie Państwo sobie życzyli, żeby ją powołać, oczywiście, że tak, czemu nie, jak najbardziej tak. Pani radna Salwiera, tryb mi się nie podoba, pani Krzyk użyła takiego sformułowania, nam również. Ten tryb jest naprawdę bardzo dziwny. Natomiast tutaj, jak gdyby chciałbym wejść na nieporozumienie, bo ja też byłem bardzo zaskoczony. My nie możemy, jak gdyby, naprawić tamtego procesu powiadamiania. Niestety, ten proces powiadamiania, on jest obarczony pewnymi przepisami prawnymi i
tak naprawdę, to my dzisiaj musimy jeszcze ten sam projekt zacząć od początku. Stąd w momencie, kiedy ta uchwała zostanie ponownie podjęta, informowanie rozpocznie się kompletnie od nowa. To wynika właśnie z tego, że jeżeli idzie powiadomienie, kto nie odbiera, jest ustalony tryb, kiedy raz musi ileś tam odleżeć telewizorów, raz zabrać na pocztę, potem ponownie wysyłamy ileś tam może odleżeć. Okazało się w praktyce, że ten termin, który daliśmy MDK-owi na powiadomienia, po prostu nie wystarczył. Były też inne powody, ale głównie ten. W tym momencie, jeżeli chcemy w ogóle tego dokonać, stąd jest pośpiech, żeby oni mieli więcej niż 2 miesiące, to wynika z tych problemów okresów powiadamiania. Liczyli tu nasi prawnicy na lewo, na prawo, problem wynika z matematyki. Czemu być powoływany Miejski Dom Kultury? W tym momencie proszę zwrócić uwagę, że poprzednio na sesji było pytanie, dlaczego jak dajemy uchwałę o zamiarze likwidacji, dlaczego natychmiast nie ma już tej uchwały o powołaniu nowej instytucji. No, wtedy był to zarzut. Wtedy po prostu nie zdążyliśmy. No, dzisiaj obiecywaliśmy, że w momencie, kiedy tylko będziemy gotowi, to oczywiście natychmiast wdamy. Więc jest to jeden powód, żeby po prostu też Państwa nie martwić. Do tego się zobowiązaliśmy, że jest zamiar likwidacji, podkreślam jeszcze raz, zamiar likwidacji, jednocześnie jest powołanie jednostki, a po drugie, no, przekonali nas do tego, co wiadomo prawników, którzy twierdzą, że gdyby taka już ta uchwała o likwidacji była, wtedy przy sprawach przekazywania majątku będzie niezbędne posiadanie już tego. I tu chyba też odpowiedź na pytanie pana radnego Krawczyka. No, gdyby się tak wydarzyło, jak pan radny mówi, że byłyby jakieś komplikacje, to po prostu nie powstanie ten twór i nie będzie żadnych przeszkód. Dlatego no, ta kolejność uchwał chyba jest logiczna. Nie no, komentować się to w pracowych raczej nie będziemy. I tu mam do pani z grona pedagogicznego odpowiedź taką, no ja proszę pani też bardzo często nie zgadzam się z tym, co się pokazuje w mediach, bardzo często się z tym nie zgadzam. Naprawdę nie mam na to żadnego wpływu. Ja mówię panią przepraszać, pan prezydent, za to, co my robimy. Natomiast przy całym szacunku nie mam wpływu na redaktora gazety jakiejkolwiek. Więc bardzo proszę bez zrozumiałych komentarzy. To, co można wynotować. Jeszcze taka informacja. Szanowni Państwo, rady rodziców w tej jednostce jako takiej nie przewidują, ale jest jednostką oświaty. Także to już nie jest szkoła czy jednostka oświaty. Natomiast przecież w statucie, punkt paragraf 10, mamy Społeczną Radę Programową. W ramach tej Społecznej Rady Programowej różne osoby mogą być, jeżeli będzie chęć, aby w tej Społecznej Radzie Programowej zafunkcjonowali również rodzice, no to przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taka reprezentacja była. I tutaj chodzi nam przecież wszystkim o to, żeby to funkcjonowało. W związku z tym każde ręce, które będą chciały się dołożyć do tej pracy, na pewno dostaną dobrze i przyjaźnie potraktowane. Jeżeli mówimy jeszcze o artykule, to panie radny, według pana to pan to w taki sposób przedstawia, jakby ten artykuł komu śmierdzą seniorzy odnosił się może do prezydenta. On się odnosił do tych, którzy być może będą chcieli blokować przekształcenie umożliwiające wykorzystanie tego obiektu do również celów, na których mogliby funkcjonować osoby starsze. A odpowiadając tutaj drugiemu panu radnemu, jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten obiekt był wykorzystywany przez osoby starsze, to dlaczego przez ostatnie 8 lat, panie radny, tak nie było? Przecież jeżeli można to było zrobić, to dlaczego przez te 8 lat tak nie było? Pozwólcie nam, abyśmy te możliwości otworzyli. To, co dzisiaj robimy, to właściwie tylko powtórka tego, co już zostało wcześniej przez Szanowną Radę
podjęte wynika to tylko i wyłącznie z terminów, które w związku z odkrytymi dodatkowymi informacjami muszą zostać przesunięte, dlatego stąd ten wniosek i ta propozycja. Natomiast to, co mówił jeszcze mój zastępca, jeżeli chodzi o uzupełnienie tła, mamy również tę drugą uchwałę pokazującą utworzenie, żeby już wszyscy, którzy za tym będą podejmować ręce, podnosić ręce, wiedzieli, że dotyczy to również, że nie chcemy je zlikwidować. Chcemy po prostu stworzyć nową jakość, dającą nowe możliwości, a nie ograniczyć dotychczasowe możliwości w tym zakresie. Dziękuję. Bardzo proszę, pan prezydent w tej chwili ustami wiceprezydenta marszałka. Bo jeszcze jedna rzecz chciałbym tutaj w formę takiego zobowiązania dać. No, dziwię się, ponieważ pierwszy raz widzę, żeby jak kiedy przedmiotem obrad sesji Rady Miasta omawianie w ogóle komentarzy prasowych, ale widzieliśmy dzisiaj też taki piękny film. Na początku myślałem, że to reklama jakiejś komercyjnej telewizji, ale panie radny, ja chciałbym złożyć takie zobowiązanie, ja chciałbym, żeby pan zaczął dokładnie oglądać tę telewizję, bo ja jestem przekonany, że za już bardzo niedługi czas będzie pan mógł dokładnie do tej strony pokazać doskonałe działalności w innej formie organizacyjnej, prawnej, ale na pewno poziom się nie zmniejszy, a mam przekonanie, że będzie dużo wyższy. Dziękuję. Dziękuję. Pan przewodniczący Zając, potem przewodniczący Gawroński i Radny Świerczyński. I przewodniczący Ronak, przypominam, 14.26, ale sprawa jest ważna. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, no ta uchwała o tym statucie wpłynęła bardzo późno. W związku z tym, że wpłynęła bardzo późno, to myślę, że mało kto to przeczytał. Ja to przeczytałem dopiero dzisiaj. I cóż ja czytam? Państwo chcą zlikwidować młodzieżowy dom kultury i powołać coś zupełnie, gdzie dzieci mogą nie mieć wstępu. Dzieci są wymienione w tym statucie tylko dwukrotnie. Jako paragraf 4 punkt 3, animacja twórczości artystycznej profesjonalnej dla małych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz paragraf 6 punkt 5, promocja m.in. działalności twórczej i artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Przedstawienie nam taką kształt takiego statutu, moim zdaniem, moim skromnym zdaniem, powoduje, że jesteśmy już pogrzebani w młodzieżowym domu kultury i nie będzie tam miejsca dla dzieci, bo jeżeli się ten statut będzie literalnie czytał, to się działało będzie ten statut, to mimo zapewnić panu prezydentowi, tak może tylko być, ale nie musi. Nie należy wybrać Dziękuję. Proszę pan przewodniczący Gawroński, potem Rady Świerczyński. Nie ma pana prezydenta, bo chciałbym, żeby sprostował swoje słowa, bo zasugerował w swojej wypowiedzi, że kto zagłosuje przeciw temu tej uchwale, bo temu tutaj w tym momencie ci seniorzy no nie odpowiadają. No to nie jest tak, jeżeli ktoś zagłosuje przeciw, może ma inne zdanie, uważa, że w innym trybie można ewentualnie to zorganizować. Oczywiście uwag jest sporo, bo jeżeli byśmy mieli pełną tutaj możliwość wniknięcia, co się będzie działo, to wtedy byśmy mieli świadomą decyzję. Dzisiaj na podstawie samego tego regulaminu tak naprawdę nie mamy wiedzy, w jakim kierunku to przeprowadzenie idzie. Dziękuję. Dziękuję. To oczywiście państwo, że pomimo tych okoliczności, że osobno te uchwały namawiamy, ja nie blokuję wypowiedzi na temat tej następnej uchwały, chyba nie macie kompetencji, bo myślę, że ten kolejny punkt to będzie szybciej. Bardzo proszę pan Radny Świerczyński i potem pan przewodniczący. Tak, ja zupełnie nie uczyniłem tego, że pan prezydent będzie się tłumaczył względem pytania zawartego w artykule prasowym. Pewnie pan prezydent miał swoje powody, że zechciał się do tego odnieść. Natomiast wciąż nie uzyskałem odpowiedzi na swoje pytanie, ponieważ pan prezydent odpowiedział raczej pytaniem na pytanie. Ja bym chciał dowiedzieć się, co konkretnie pan prezydent zrobił przez te 2,5 roku, aby udostępnić pomieszczenia, budynek Młodzieżowego Domu Kultury seniorom, ponieważ na pewno były takie możliwości, co pan prezydent w tej sprawie zrobił. Dziękuję.
Dziękuję, proszę przewodniczący. Dziękuję bardzo. Ja bym chciał wrócić do tej rady programowej, bo generalnie zależało mi na tym motywie. Ja bym miał taką propozycję i chciałbym dokładnie słyszeć zdanie panów prezydentów, żeby zamienić dyrektora i zgłaszający byłby prezydent, a zatwierdzający na przykład Rada Miasta, czy byłaby ewentualnie taka zgoda i to dziękuję. Upewnić się, że nie zgłasza się pan radny Maja. Bardzo proszę, pan prezydent. Dziękuję. Tak jak mówię, tutaj może poprosić pana Majewskiego, żeby nam wyjaśnił, dlaczego to nie jest możliwe. Ja jeszcze sprawdzę. Poproszę najpierw pan, chyba że pan, może pan napisać wcześniej? Bardzo proszę, pan prezydent zawsze może i zawsze jest pierwszy. Bardzo proszę. Porównywanie Rady Społecznej Szpitala z Radą Programową jest o tyle nietrafne, ponieważ w ustawie o działalności leczniczej to ustawodawca wskazał, że w skład Rady Szpitala wchodzą tam osoby, związki zawodowe i przedstawiciele wojewody. Natomiast inaczej jest w instytucjach kultury. W instytucjach kultury te organy są trzy dyrektorzy i procedura składa programowej. Dyrektor może określić w ten sposób, że będą wchodzić osoby różnego rodzaju osoby, natomiast jest to wyraźnie wskazane, że to jest Rada Programowa, trzech dyrektorzy i to jest kompetencja dyrektora. Tutaj i tak jest już tak jak rozszerzenie, ta konsultacja z prezydentem to już jest i tak rozszerzenie w stosunku do tego, o czym mówi ustawa. Dziękuję. Kontynuuje pan prezydent. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, że jeżeli będzie taka potrzeba, może to nie musi być jakieś ciało bardzo formalne, doradcze, czy jak najbardziej jesteśmy na to otwarci i dokładnie to określają przepisy, które są dokładnie, tak naprawdę ten statut niczym się nie różni od innych statutów instytucji kultury. Tutaj między innymi chciałbym właśnie co do statutu, szanowni państwo, no statut jest opisany na dużym stopniu ogólności. W statucie Filharmonii nie ma napisane, ile tam jest skrzypiec, ile wiolonczeli. To jest rzeczą kompletnie naturalną. Tam są opisane ogólne zasady. To nie znaczy, że tego nie będzie. Jeszcze raz powinien pan radny tu zobowiązanie moje zmienia i nazwiska powtórzył. Tak. Twierdzę jeszcze raz, ja Jarosław Marszałek, że na pewno nie zapomnimy o dzieciach i nie zamierzają zrobić krzywdy. Co zrobił pan prezydent w tej sprawie, odpowiada panu radnemu Świerczyńskiemu? No panie radny, no właśnie to robimy. Gdy pan zobaczył z jakichś powodów, jakie jest obłożenie dzisiaj czasowe na przykład pracowni, to by pan zobaczył, że po prostu w tym systemie to nie działa. Z jakich powodów? No, a no z takich, że po prostu się nie da, z powodów organizacyjnych, obłożenia godzin przez pracowników, stoją pracownie praktycznie często puste, bo z powodów prawno-organizacyjnych. Dlatego pan prezydent postanowił to zmienić. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczący Grębowski, potem przewodniczący Brawo. Panie prezydencie, brakło odpowiedzi na pytanie, które padło już tutaj dzisiaj, czyli jak są prowadzone konsultacje społeczne, w jaki sposób konsultuje się prezydent ze związkami zawodowymi, także w przypadku obydwu tych projektów uchwał. Bardzo proszę, pan przewodniczący Brona. Przypominam, nie powinno być dyskusji, nie odpowiedziały pana prezydenta. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję za tą odpowiedź od państwa prawników.
więc no, rozumiem z tego, że nie ma raczej żadnych prawnych przeciwwskazań. Może troszeczkę się dogryzie, ale prawnych przeciwwskazań nie ma i ja będę w późniejszym czasie, rozumiem dzisiejszy czas i godzinę, nie będę nalegał dzisiaj na tą zmianę, ale na pewno w późniejszym okresie no, żebyśmy na tym usiedli. Może to nie być pan prezydent, jeżeli stricte ma to się trzymać pana dyrektora, zgłaszający może być pan dyrektor, a zatwierdzającym Radę Miasta, ale no, to w późniejszym czasie na pewno o tym przypomnę. Dziękuję. Wie, czy pan prezydent nie sprawa dotycząca konsultacji. Na moją wiedzę tego typu konsultacje mogą się odbyć albo przed uchwałą administracyjną, albo przed zasadniczą uchwałą. Natomiast, szanowni państwo, przyroda jest do tego mądra, ponieważ tam jest zachowana pewna harmonia. My jesteśmy zobligowani. Chyba jesteśmy w końcowej fazie optymizmu. Proszę, spokój pan prezydent. Szanowni państwo, no dla nas jest konkretnie na to realne, że najpierw musimy spytać państwa jako rady, czy w ogóle ten proces rozpoczynamy. Jeżeli państwo nie wyrażacie na to ochoty, no to cóż my mamy konsultować ze związkami? Przy całym szacunku dla związków zawodowych, to jednak Rada Miasta podejmuje te decyzje. Jeżeli państwo podejmujecie uchwałę intencyjną, no to my rozumiemy wtedy, że poddajemy to pod konsultację i państwo potem, mając całą wiedzę, podejmujecie decyzję. No nie może być tak, że a co będzie, jeżeli związki zawodowe na początku powiedzą, że nie wyrażają takiej zgody, to co Rada Miasta ma odstąpić od uchwały? Kolejność wydaje nam się kompletnie odwrotna, słuszna zresztą zapisem prawa. Najpierw pytamy radnych, czy w ogóle taką procedurę możemy rozpocząć. Zaczynamy proces konsultacyjny. Potem państwo raczej podejmujecie decyzję. Dziękuję bardzo. Przypominam, że przedstawiciele dużych związków zawodowych zabierali tu w tej sali. Bardzo proszę pan przewodniczący Górnicki. Ja przed podjęciem decyzji chciałbym wiedzieć, jaka jest opinia związków zawodowych. Tak jak przed podjęciem opinii co do stawek w sprawie odpadów komunalnych i metody liczenia, chciałem wiedzieć, jaki jest wynik waszych konsultacji społecznych. Przypominam, słyszeliśmy ją wszyscy, bo były wypowiadane opinie. Czy pan prezydent? Bardzo dziękuję. Dyskusja wygasła. Przechodzimy do głosowania. Czekamy na pomarańczowe światełko. Jest. Bardzo proszę, kto jest za podjęciem uchwały notyku PL3, czyli zamiar likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wszyscy obecnie zagłosowali. Za 16 głosów, przeciw 11, wstrzymujących się 0. Podjęliśmy uchwałę. Przechodzimy do kolejnego, ostatniego roboczego punktu, czyli podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury podstawowej, Miejski Dom Kultury. Również z pozytywną opinią Komisji Kultury, Sportu i Turystyki, która odbyła się dzisiaj. Dyskusja, to publiczność już wyjaśnialiśmy, w zasadzie się odbyła. Odpowiedzi ze strony pana prezydenta były, ale pytam, czy ktoś ma jeszcze, ponieważ formalnie zaczynałem podstawać ten punkt, ktoś chce zabrać tak prosty punkt. Jeżeli nie, kontynuujemy głosowanie. Proszę o włączenie systemu. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Domu Kultury? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wszyscy zagłosowaliśmy. Za 17 głosów, przeciw 6, wstrzymujących się 4 i tą uchwałę uchwaliliśmy. W związku z tym chciałem podziękować za to, że wszyscy państwo jesteście. Udało nam się bardzo szybko. Chciałem z panem prezydentem Matyjaszczykiem, który w tym momencie nie ma, to bardzo proszę prezydenta marszałka, bo też bardzo proszę tak symbolicznie, bo biorąc pod uwagę okres, że jest to właśnie Wielki Piątek, praktyczny początek świąt, nie chcieliśmy zabierać państwu czasu. Życzę
życzę wszystkiego najlepszego na naturalnej świętej nie tylko o symbolicznym rozdanym zajączku. Jednocześnie chciałbym informować, że planowana na piąty, czwarty sesja najprawdopodobniej będzie dzień wcześniej w środę. Przyczyna jest bardzo prosta. Czwartek i piątek, 25-26, odbędzie się 11 z tradycjami zjazdu niebych rewidentów. Zresztą zaproszenia powysyłane w całym kraju i powie to nie elegancko, bo sale sesyjne także jeszcze raz wszystkim przegródki. Momencik jeszcze i zamykam obrady 25 na 2 sesji. Dziękuję.